Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na druidzie, jak sami widzicie. No i będziemy próbować coś jeszcze na tym druidzie podziałać. Dlaczego? Ano dlatego, że sami zobaczcie. Rotax, po prostu miałem powiedzieć Konop, bo mówię, no zawsze tutaj się porównujemy do Konopa i do Rotaxa, no a Rotax dzisiaj niesamowicie wystrzelił. 339 level. Gemy ma z tego co wiem z 15 kopalni. Na serwerze niemieckim też są druidzi. Mają tam już nawet kopalnię 20, chyba dwie osoby, z tego co wiem, a mimo to wbiły taki sam level jak on, mimo że on ma, tak jak mówię, te Gemy z kopalni, właśnie tutaj 15, więc no generalnie bardzo musiał mieć dużo szczęścia i no udało mu się, po prostu. Udało mi się ładnie pocisnąć, więc ten level faktycznie odskoczył względem nas. Także dzisiaj postaramy się po prostu coś, coś podziałać. Nie mamy za wiele grzybów, tak naprawdę. Mam w planach, myślę, jakoś we wtorek albo w środę nagrać jeszcze z tego druida, taki nazwijmy to ostateczny odcinek z tego czarnego piątku. Gdzie będę próbował po prostu zrównać się z nim dosłownie lochami, tutaj wszystkimi, żeby było w miarę na równi. Wtedy się po prostu porównamy jak to tam wygląda w ekspień. Mimo że już wczoraj się troszeczkę porównywaliśmy na odcinku. Kto tego nie widział, to zapraszam i można będzie wtedy stwierdzić, ile do niego tracimy ale generalnie może coś tam jeszcze dzisiaj podziałam taki odcinek można powiedzieć dodatkowy na wieczór w sobotkę miałem go nie nagrywać ale jednak nagrywam oprócz tego wczoraj zapomniałem wam pokazać lochów które żeśmy zrobili więc dzisiaj to pokażę oprócz tego jak możecie sami zauważyć tutaj gruboskórny Gerd i Leander nam dzisiaj padli jeden po drugim praktycznie to tak w sumie sobie klikłem od niechcenia no i padło więc to można powiedzieć że nam się udało po prostu no a resztę tych lochów obejrzymy na koniec dzisiejszego odcinka tak jak mówię no grzybów nie mamy za wiele jeszcze na koniec tego eventu, tak jak mówię gdzieś we wtorek albo w środę nagram, jeszcze postaram się tych lochów przeklikać, no bo dzisiaj na pewno się z nim nie zrównamy, raz, że pewnie nam się nie uda nawet jakbyśmy mieli dużo grzywów, to po prostu no ja mam pecha do tych lochów, nie? nie wiem jak jemu to wszystko pada mimo, że ma bardzo podobne statystyki no ale m, trzeba wziąć pod uwagę że, że po prostu no, musimy to zrobić później, nie? jeszcze dzisiaj sobie zrobię awkę, bo z tego co pamiętam nie robiłem zrobię sobie awkę jutro na evencie to też mi tam sporo XP i Golda wpadnie no i jakoś w przyszłym tygodniu sobie nagramy znowu z tego druida, no bo nie oszukujmy się no ten druid ma jeszcze taki level, że jeszcze coś tutaj możemy pocisnąć, dlatego też z niego te filmy się pojawiają, możecie dać znać czy wam się podoba, czy wam się nie podoba właśnie, co do waszych komentarzy, generalnie większość komentarzy była taka, że wszystko jest w porządku, jakość audio jest w w porządku, że tam muzyka jest nie za głośno, nie za cicho i dźwięki z gry tak samo są w porządku. Jeszcze tu sprawdzę, czy mam włączone. Mam dobra, tu Git. Natomiast też pojawiały się takie komentarze po części, że. Muzyka jest delikatnie za cicho, nie? Generalnie tak jak mówię, większość osób pisało, że jest OK, ale też zdarzały się sporadycznie komentarze, że muzyka jest troszeczkę za cicho. Więc teraz Wam ją delikatnie tutaj na obej się podgłosiłem, no i mam nadzieję, że będzie ona w porządku. Możecie dać znać, czy teraz jest dobrze. Mam nadzieję też, że nie jest za głośno, bo jakby no to jest pierwsze nagranie, które nagrywam od razu po podgłoszeniu, ale to dałem tak o ciupinkę, więc raczej to nic nie zmieni. Dobra, wiecie co? Tak myślę, że chyba sobie wejdziemy do. Może najpierw tutaj do szkoły Magii, dlatego że ten 12 powinien być raczej. Do zrobienia oprócz tego co tutaj może popróbujemy ale raczej wątpię że uda nam się tego maga podziznąć, chociaż tak jak mówię można spróbować no i wejdziemy do tornada bo to tornado może uda nam się dalej przeklikać tego maga który, na którym się wczoraj zatrzymaliśmy dobra, więc tak, nie ma co chyba przedłużać yy, tylko po prostu lecimy, najpierw tą szkołę magii, powiedzmy, że wydamy tutaj na niego ze 100 grzybków, mniej więcej, tak mi się wydaje aha, i 3 grzybki i padł, więc spoko, yy, to jest jak najbardziej na plus dla nas, okej, okay, możemy to zapisać yy, dobra, czyli skoro to nam tak szybko padło, tutaj już generalnie raczej nic nie zrobimy Hemoridor, wiem, że tam Rotax ma jeden więcej, yy, no i Esterosy yy, yy, Esterosy powiedzmy, nie wiem czemu tak dziwnie to powiedziałem, yy, ma więcej aż 4, czyli ma yy, chyba nie, nawet 15, ma chyba z tego co wiem, bo 14 udało mu się pokonać. Yy, esterosy, kurde, czemu ja to tak jakoś przesylabowałem? Nie wiem, w każdym razie. No, pokonał tutaj tego maga. No, i później kolejni poszli mu bardzo gładko. Ale nam się raczej to nie uda. Raczej, raczej ten mag to jest taka blokada dla wielu osób, i raczej on jest po prostu ciężki. Także chyba nie ma w ogóle co tutaj w niego inwestować. Tych grzybów, no jak sami widzicie, te próby są takie dosyć mierne. No, poniżej połowy mu nie schodzimy. Mimo, że on na mniej więcej takich statystykach go właśnie pokonał. Nie mam pojęcia, jak to było. A, jeszcze zapomniałem wam powiedzieć. Dzisiaj rano zmieniłem sobie rózgę. Jak sami możecie zobaczyć, wczoraj na odcinku narzekałem, że. Że miałem bardzo słaby rozrzut, spojrzałem w ogóle co te za buty nam wyleciały Że miałem bardzo słaby rozrzut No a dzisiaj jak sami widzicie rozrzut jest po prostu można by powiedzieć, że idealny Tak więc jestem zadowolony, udało mi się taką mrózgę znaleźć No i tak jak mówię do dzięki temu no to 13 piętro padło No jak widzicie teraz szkoła nam kolejna poszła No natomiast o tam jakaś próba 15 milionów także już niezła Teraz chyba 14 było No są te próby takie można powiedzieć, że bliskie Ale mimo wszystko na ten, ten mak pamiętam, że się z nim bardzo Ale to bardzo długo męczyłem na yy, wojowniku więc tutaj będzie jeszcze ciężej. Dobra, może jeszcze ze 40 grzybków na tego sobie wydamy tak na szybko. To jest wojownik, tak więc no kwestia dobrych uników, wielu uników może nie dobrych, tylko po prostu wielu uników i wydaje mi się, że faktycznie ten wojownik mógłby paść i moglibyśmy go pocisnąć. No, ale to jakby nie jest nasz priorytet i raczej to nie będzie wcale takie proste. Tak więc sobie raczej go po prostu odpuścimy, może jeszcze na chwilę do niego wrócimy, zależy jak tam nam to tornado pójdzie. Pamiętamy, że na tornadzie jesteśmy zablokowani na na tutaj na czym? Na tym magu dokładnie, na tym chwytaczu rozpruwaczu. No ale dobra, teraz mamy o wiele lepszą broń. Wbiliśmy też tam jakieś levely i tak dalej, jakieś tam statystyki. Tak więc może faktycznie udałoby się tego maga pokonać. 37600 inteligencji. Tak więc no bardzo dużo jakby nie było. No i co tutaj więcej mogę wam powiedzieć? No tak jak mówię, no na tym druidzie jeszcze jesteśmy na takim etapie, gdzie faktycznie coś się dzieje, faktycznie te lochy nam tutaj jakoś mniej więcej padają, powiedzmy w miarę szybko. Rotax no pocisnął bardzo, ale to bardzo Ładnie, to już mówię to któryś raz, ale no jestem pod wrażeniem, no tutaj nawet tych berków przegonił, wczoraj w ogóle co do właśnie tych berków, tutaj widziałem, że jeszcze jeden był berek, który tak ładnie pocisnął, a właśnie sasek wbił, na, wbił 336 level, tak więc nieźle, no i tak, generalnie tak jak mówię, no, pokonał tych berków w levelu, nie? To jestem w ogóle pod wrażeniem, bo zobaczcie sami. Tutaj mamy maga, czyli dla berka to jest spacerek. Tutaj mamy tornado, czyli dla. W sensie, no, też maga w tym tornadzie. Czyli dla berka to jest tak samo spacerek. Tutaj jest mag, więc to też jest spacerek, nie? Tak więc, no, generalnie wszystkie te lochy są naprawdę bardzo tutaj dociśnięte przez niego, w sensie no, te berki bardzo docisnęły, te mog łatwo mogły docisnąć te lochy, w tym sensie, a on je docisnął będąc właśnie tym druidem, więc no to jest no jestem pod wrażeniem, nie, bardzo, bardzo ładnie mu to faktycznie poszło, tam widziałem, że za dwa razy chyba broń zmieniał i tak dalej, tak więc no, wow, dobra, no ciśniemy to tornado mam nadzieję, że mi to pójdzie wczoraj chyba najbliższa próba to było 2 miliony i to dziwo na masce wojownika no ale dzisiaj coś jak sami możecie zauważyć, nie chce nam lecieć, jest jeszcze do wydropienia klucz do esterosu który też próbowałem dzisiaj wydropić, no ale niestety nie udało nam się to. Dobra, padł, super. Nie udało się to, jak możecie sami zauważyć, mam tutaj jeszcze jednego czarnego gema w ekwipunku. Barbar, co prawda, nie jest wcale ja myślałem, że on ma więcej, no jeszcze tego byśmy mogli dać w teorii, ale generalnie on tutaj ma jeszcze większość na siłę, no ale tutaj Maguz i zwiadowca wszystko czarne klejnoty bo nam ich poleciało właśnie taka ogromna ilość, no a niestety klucza nadal nie ma. W tym momencie chyba nawet nie mamy tutaj właśnie surowcy, żeby odpalić kolejne kopanie. Dokładnie, no brakuje nam tego drewna. Druga sprawa, odpaliłem sobie serduszko na 15 już, bo mi tych duszy dusz wczoraj poleciało z awki dość dużo nie, nie, wczoraj, to już dzisiaj po północy chyba jakąś awkę robiłem, tak? A tak, robiłem awkę, dobra, bo ja tutaj jeszcze Wam zapomniałem powiedzieć, że mm, pokonałem sobie Lila 94 tutaj tego i tego, praktycznie mnie to kosztowało 15 grzybów około, więc no naprawdę bardzo tanio, mm, to jedna sprawa, no i po prostu chciałem sobie tego Jaduna już tutaj złapać, tak, więc udało nam się go y, po prostu pokonać, także spoko, nie, na 14 trenerze no zrobił robotę, z tego co wiem na niemieckim serwerze też jedna osoba dzisiaj go przeklikiwała i wydała 600 grzybów, żeby tego jaduna przeklikać na takim samym Lilarysiu, czyli 94. Ale on miał trenera 12, więc wychodzi na to, że albo mieliśmy ogromne szczęście, albo ten trener faktycznie zrobił robotę. Dobra, no tutaj generalnie nic ciekawego się nie podziało. Światło i Ziemia u nas bardzo kuleją, no ale to już trudno. No ta Ziemia nas tak naprawdę boli, no ale to już jest normalka, że postać, która... Najsłabszy żywioł to ten, który odpowiada za moją główną statystykę, nie? To już jakby trzeba się do tego przyzwyczaić. Dobra, lecimy dalej. Mamy teraz Psyduma. Psydbuma, przepraszam. To jest kolejny, kolejny Maguś. No i z nim może być znowu problem. Nie pamiętam ile tam, tamten miał HP, ale inteligencji mają bardzo podobną ilość. Tak więc zobaczymy, no. Czy też uda nam się go pokonać? Zostanie, zostało nam tutaj 430 grzybów, także nie za wiele. Niestety, czy tego chcemy, czy nie chcemy, no to, no to wcale to nie jest takie proste do przeklikania. No szkoda, bo ci magowie faktycznie taką blokadę dla nas, taką blokadą dla nas są. No a tutaj berserkiem o wiele łatwiej by to wyszło. Ale berserk, no nie oszukujmy się, no ten berserk, biorąc pod uwagę, że tutaj. <laughs> Sorki, biorąc pod uwagę, że tutaj jesteśmy... o, tam była próba 600 tysięcy. Biorąc pod uwagę, że tutaj jesteśmy druidem, czyli jesteśmy jednocześnie zwiadowcą i wojownikiem w jednym i nie mamy wcale dużej straty do tych berserków, no bo co to jest, dwa levele, tutaj do Saska trzy levele. No to jest naprawdę... No będą oni niszczeni, nie? Tutaj Rotax, są tak samo tym magiem, no to tych berserków będzie składał nakryta, bo też tutaj jakoś bardzo nie odstaje. No i tutaj Konob, my... Po prostu, no, około 400 level, no to już berserki na tym serwerze raczej nie będą mieli za wiele do powiedzenia, no bo jak grasz berserkiem to raczej po to, żeby sobie zrobić na początku dużą przewagę levela, dużą przewagę właśnie w goldzie i tak dalej. Dobra, udało się, pokonany dużą przewagę w Goldzie, tak samo po prostu żeby wykorzystać to, że berserk tak szybko te lochy pokonuje no i dzięki temu potem w lejcie ewentualnie jeszcze coś tam pokazywać. No ja zawsze tutaj daję przykład mojego berserka, który ma chyba 13 tysięcy sił więcej od Moraxiego, czyli wojownika na S37, który jest chyba w tym momencie top 2. No a i tak zdarza nam się bardzo z nim wygrywać le ledwo bądź też przegrywać, mając no, 13 tysięcy głównej statystyki więcej chyba. W Coś koło tego. Yy, w sumie to są chyba stare dane, może teraz się coś tam zmieniło, nie pamiętam. Yy, dobra, wiecie co? Bo tu jest kolejny Mac, więc to raczej nie ma w ogóle sensu klikanie tego dalej. Czy my coś mamy dowieźmy? Niestety nic. Yy, dobra, co my tutaj jeszcze możemy pocisnąć tak naprawdę? Zobaczmy sobie. O ile tutaj rotak malochy aktualne? Hemoridor ma 13. Esteros, no właśnie, no ten Esteros nas boli. Góra Olimp. Szkołę ma 15. Tą szkołę jeszcze dalej pocisnął. No tutaj ten esteroz mroku to daje jeden cały level, więc no szkoda, że nie mamy tego klucza, ale trudno. Piętro ma 7, więc piętra w ogóle nie ma sensu klikać w takim razie. Tutaj pokonał jeszcze dwóch, co jestem w sumie zdziwiony, że udało mu się. No to jest co prawda Mac, więc może i faktycznie tymi krytami by się udało go pokonać. No właśnie, my też mamy trenera 14. Tak więc, no, te kryty w tych magów na pewno o wiele lepiej siadają, aniżeli, aniżeli by mogły. Yy, bo chyba Rotax nie wiem, któro, którego ma trenera yy, 12 albo 13, nie pamiętam. Yy, w sensie, w sumie, chyba nawet nie pytałem, nie wiem. Yy, w każdym razie, no, ten trener powinien nam coś tutaj pomóc, no, ale, no, ale nie daje on wcale jakoś nie wiadomo ile. Dobra, ten Dendor raczej jest ciężki do ubicia, Generalnie, no, już tutaj mamy problem ze wszystkim, z tego co widzę więc jeszcze spalmy sobie powiedzmy te 120 grzybów na to, żeby żeby tutaj sobie tego Uruka Uruksiego spróbować przeklikać mamy maskę kota, to jest wojownik, więc może jeszcze udałoby się, jeżeli nie no to trudno, jeżeli nie no to się poddajemy obejrzymy sobie jeszcze te walki dzisiejsze którą mamy minutę 12, dokładnie więc odcinek się zamknie taki krótszy taki był plan, więc jak najbardziej spoko dla nas, no ale kurde no tego Uruka jeszcze by było fajnie przeklikać, biorąc pod uwagę, że taką fajną broń nam taka fajna broń nam wyleciała, wczoraj z nim były Problemy. Wczoraj to ja w sumie na tym odcinku to tak się 4 miliony tam było, niecałe 5. To tak się zrównałem z nimi. No i a oni jeszcze tak naprawdę jakoś bardzo tych lochów nie cisnęli, chociaż konob już też ma problemy z przeklikaniem. Z tego co wiem, Rotax już zamknął też ziemię, więc tam sobie złapał ostatniego peta z ziemi. Tak więc no też mu to dało na pewno do statystyk. No i jeszcze jak on powbijał te parę leveli, to jeszcze raz się przebrał. więc te itemki też mu na pewno tych statystyk dały troszeczkę. No ale co, no to nie jest nic straconego, nie? To jest dopiero tam powiedzmy, który dzisiaj mamy: 28 dobra, jeszcze 5 prób. Poczekajcie już, doklikamy. 28 dzisiaj mamy. No niestety nie udało się. Zmieniamy z powrotem na maskę wojownika. No troszkę wbiliśmy. Chyba pół levela wbiliśmy oprócz tego, to 13 piętro nam dało jeden level. To zaraz wam pokażę, jak to mi padło. Tak więc nie ma wcale tragedii. Wracając do tematu. 25 września wychodził ten serwer. Mam tutaj w opisie, mam. Dokładnie 25 września, czyli no ma 2 miesiące. Minęły 2 miesiące niedawno. Tak więc tak naprawdę no mm, co? No to są dopiero dwa miesiące, nie? Po pół roku będzie inaczej, po roku będzie inaczej i tak dalej, i tak dalej. Nie ma co się załamywać, bo na ten moment... Yy... Na ten moment no tutaj przewaga jest głównie z Lochów. No zobaczcie, no 50 każdy tam praktycznie, który to ma level, 400, no to każdy mu dał 300 milionów ekspa. No jest tych przewa przewaga w tych Lochach, nie ma w ogóle co. Ale tak jak mówię, szapoba bo to jest naprawdę, naprawdę, nie wiem jak on to zrobił, nie jestem przekonany. Teraz to tu widać, że on ma przewagę, że na przykład ma na broni 30 średnich więcej i tak dalej, te itemki ma mocniejsze, ale mówię, on to dopiero podmienił już później, gdy on tych leveli już tutaj wbił, ten 337. 338 i tak dalej. Więc on po prostu te lochy robił na, na, na mniejszym levelu, nie, w sensie na, mniej, no na mniejszym levelu wiadomo, ale na słabszych literkach. Tak więc no, nie wiem jak mu to wyszło, ale mu wyszło. Także gratuluję. Jeszcze jest u mnie w gildy, więc to już w ogóle, w ogóle jestem bardzo zadowolony. Tutaj jeżeli chodzi o statystyki 28203362, no to w sumie no w sumie to jeżeli chodzi o statystyki to tak, no tej inteligencji ma tam 80 więcej, no to statystyki jesteśmy w miarę na równi, no tylko expa ma przewagę, nie? Ale wiadomo, exp nie gra, zwłaszcza po 400 poziomie, gdzie, nie wiem jak tam, jakie są plany innych graczy, to w sumie jak będziemy bliżej 400 poziomu będziemy gadać. Na razie nie ma to zupełnie sensu. Dobra, lecimy sobie w te lożki, jeszcze na szybko obejrzymy, co wczoraj nam padło, co nam dzisiaj padło i będziemy kończyć ten, taki można powiedzieć bonusowy, dodatkowy odcineczek. Tutaj walka z Valaraukarem. To jest Paladyń, jak sami widzicie. Uderzył nas Fireballem na samym początku. No i tutaj wiadomo, no to jest tak jakby, już po Fireballu to jest tak jakby walka z bojownikiem bez bloków. Tak więc, no my tutaj od groma uników. Zresztą, no widzicie to teraz na ekranie. No i po prostu ten Valaraukar padł bardzo, bardzo Sprawnie można by powiedzieć, nie? Zobaczcie, może ktoś policzyć, jak chce, ile my tutaj tych uników robimy, no bo to jest naprawdę ogromna ilość. Dobra, lecimy dalej. Mamy teraz Cerbera. Cerber to jest zwiadowca, który ma bardzo dużo HP, ale też tej, tej zręczności nie ma wcale tak dużo, tak więc nas nie bije jakoś bardzo mocno. No wiadomo, te walki się tak można powiedzieć powoli rozkręcają. Natomiast później później już jak zaczynamy takie mocniejsze kryty walić właśnie tak jak widzicie 17 milionów, no to już to będzie szło szybciej. On tutaj nas skryta bije niecałe 5. Tak więc no to wcale nie było jakieś bardzo trudne, żeby go pokonać. Tutaj jeszcze mieliśmy statystyki 16800. No i co? Tak jak mówię, dzisiaj jeszcze mi ta zostało ponad dwa paski, także sobie to zrobimy. Oprócz tego, yy, oprócz tego co musimy, no to jutro tak samo, wpadnie nam na pewno sporo expa, sporo golda. Yy, wszystko to władujemy w statystyki i będziemy sobie, tak jak taki jest plan, żeby w jakoś wtorek, środa, coś w tym stylu, yy, sobie tutaj właśnie z tym, yy, na tego druida wrócić i te lochy faktycznie porządnie docisnąć. Yy, czy nam się to uda? Nie wiem. No Jak sami widzicie, jest dość ciężko. Yy, dość ciężko te lochy padają, ale wydaje mi się, no tego golda jesteśmy w stanie dużo ilość zarobić właśnie na, yy, właśnie tutaj na tym evencie, więc no, na pewno te statystyki... Statystyki nam pomogą. Tutaj y, suworyt Snap, jak to, jak to gra, y, gra sobie przeinaczyła, powiedzmy, twórcy. No i maguś też udało nam się go ledwo, bo ledwo, ale pokonać. To chyba był w ogóle od razu po zmianie czarnych gemów, i to chyba jakoś za jednego grzyba padło, coś w tym stylu, więc, więc mniej więcej tak to wyglądało. Dobra, no i mamy Odyna. Odyn to jest wojownik, bo blokuje. No i co, z nim się troszkę męczyliśmy. Zresztą, kto ogląda wczorajszy odcinek, to wie. Kto nie oglądał, to zapraszam serdecznie. Może sobie obejrzeć, no bo tam się faktycznie działo, bo tam był generalnie ten cały główny, nazwijmy to, content Widać to w ogóle widać. Główny, ten cały content właśnie tego Black Friday. Day, powiedzmy eventowego w grze. No i zobaczcie, zostało nam praktycznie, jesteśmy na jednego hita. No i my tutaj zaczynamy robić uniki, zaczynamy walić potężne krytyki 22 miliony, 20, teraz prawie 4, znowu 22. No i udało się go ledwo, bo ledwo, ale udało się go pokonać. To jest właśnie ten trener 14, którego już wczoraj mieliśmy, że naprawdę nam pomógł w tej, w tej walce. No i teraz mamy Gurołaza. Gurołaz, który już był podejrzewam osiągalny przed w ogóle zmianą gemów, no ale już poczekaliśmy na spokojnie, żeby go sobie tutaj, no tak naprawdę, kliknąć już za mniejszy koszt, powiedzmy no i tak, jeżeli chodzi właśnie o tego gurołaza, tutaj zerknam, bo mi co chwilę telefon się zapala, jakieś powiadomienia przychodzą, także sorki, więc tak, jeżeli chodzi o tego gurołaza, no to tak samo, no wojownik bardzo mocny, 35 tysięcy siły ale także tutaj Uniki, no już nasza, nasz dość duży dosyć duże obrażenia nasze po prostu, no i udało nam się go też pokonać dobra, lecimy dalej, tutaj już mamy strefę roku, więc to jest już można powiedzieć, że dość proste, tutaj zobaczcie, Maguś zrobił bardzo fajną ilość obrażeń, 57 milionów mu zostało, Kunegunda wcale dużo nie zrobiła no i my tutaj unikamy, no to jest unikami, no to jest wojownik, więc udało nam się go po prostu pokonać, nawet to nie było wcale jakieś takie trudne, bo to był chyba, chyba to jest pierwszy przeciwnik, czy tam, chyba pierwszy, no pierwszy tej strefie roku w tym 13 piętrze, więc po prostu no łatwo poszedł, nie, bo to było po zmianie tych gemów, no i tutaj jeszcze jak widzicie uników nam troszkę siadło, tu jakiś krytyk, tutaj jeszcze zwykły, jeszcze jeden hitek z naszej strony, no i udało się go pokonać. Kołek Van Helsing, no to jest mag. Barbar zrobił dużo. Maguś zrobił też sporo, z tego co widzę. 25 milionów. Kunegunda, krytyk. Kolejny krytyk. No i, I teraz zwykły na koniec, więc też sporo. No i zostało mu 15 milionów. Tutaj z naszej strony krytyk. Zobaczcie, że on nam bardzo malutko bije, jak namaga. No i dość łatwo udało się go pokonać. Lecimy dalej. Komendant Koma, to jest znowu wojownik. No Barbar tu praktycznie nic nie zrobił. Maguś też nie za wiele. 117 milionów. No i Kunegunda. Połowę, połowę HP tak naprawdę zbiła, tak więc spoko. No i my go tutaj dobiliśmy, jeszcze nam zostało wcale nie tak dużo HP. Muszę troszeczkę przyspieszyć, bo, bo może to być dość nudne. W sensie, no nudne, może, może, wiecie, takie oglądanie tych uników nie być dla Was atrakcyjne, powiedzmy. Dobra, no tutaj Barbar tak samo nie za wiele, to jest w ogóle zwiadowca Maguś, tak samo nie za wiele, 107 milionów. No i znowu Kunegunda, 50 milionów tam, jeżeli dobrze widziałem, mu zbiła. No, i resztą zajęliśmy się my i nasza maska kota, i nasze uniki. Dobra, więc tutaj jeszcze krytyk, cyk. No i tutaj. I jeszcze przyjęliśmy hita dość mocnego Ale okej, okay, udało się go pokonać Dobra, gruboskórny ger To już jest to, czego wy nie widzieliście Nazwijmy to na wizji Tylko po prostu udało nam się go pokonać dzisiaj To jest Mag Już tutaj wiedziałem, że raczej z nim nie będzie wcale tak trudno No i jak widzicie, trzy krytyki z naszej strony On nam dał też jednego No ale jakoś to siadło I generalnie jakoś on padł No bił nas dużo, ale HP nie miał wcale tak dużo Tak więc no 300 milionów zgarnęliśmy No i teraz Leander Leander, który jest wojownikiem Ale bije bardzo dużo No jak widzicie tutaj jeden hitek już, już dość sporo i to jeszcze zwykły. No i my tutaj musieliśmy koniecznie zrobić dużo uników. Widziałem, że Gorotak zrobił i my tak naprawdę gdy zabiliśmy tego Gerta, to wydaliśmy nie o, tu zobaczcie 32 miliony hit. No i tutaj teraz z naszej strony uników dużo. O, i krytyk 15 milionów, więc my też nie pozostaliśmy mu dużni. Właśnie tak jak mówię, jak pokonaliśmy tego Gerta, to dosłownie chwila moment i ten Leander też padł, więc no było to dość łatwe, można powiedzieć. Dobra, no i teraz to co pokonaliśmy już na odcinku dzisiaj, czyli dwójkę wybrańców noiron to jest mag, ale nie bije nas wcale jakoś bardzo dużo, 17 tysięcy inteligencji, więc no tak jak mówię, nie jest to jakaś tam ogromna ilość. No i też udało się go pokonać. Nie wiem, ile on tam da na no, oko, tak myślę 260 milionów PD, ale nie wiem, bo w sumie nie zwróciłem uwagi. Chociaż zobaczcie, że było 126 milionów. Kurde, jak malutko. Ja myślałem, że on z 200 tam 50, 260 da. Nawet nie byłem świadom, bo zobaczyłem, że level 332, no to mówię już taki dość spory. Ale okej, okay, nie byłem świadom, że on daje tak malutko. No i zobaczcie, że też można powiedzieć, że. No mieliśmy już czwarta, nie? 353 tysiące dobra, odznaczamy to wszystko, teraz cyk, cyk, cyk. Wszystko pokazałem to co chciałem i tyle, więc w sumie ja wam dziękuję za oglądanie. Jutro raczej się nie pojawi żaden filmik, będę sobie, zrobię sobie po prostu przerwę, już i tak dzisiaj miał się nie pojawić. Mm. Myślę, że po, ty, po niedzieli, czyli tam w przyszłym tygodniu, jakieś filmy się pojawią. Yy, przynajmniej mam nadzieję, że coś tam mi się uda sklekocić dla Was ciekawego. Yy, no i dzisiaj, i w, we wtorek albo w środę, tak jak mówię, znowu pojawi się druid i znowu będziemy sobie próbować coś tam dalej pokonać i te, tymi lochami się już zrównać. Yy, właśnie tutaj po dodaniu sobie statystyk z eventu i tak dalej, yy, z tutaj yy, z rotaksem tak naprawdę. W tym momencie już z rotaksem yy, Konop tutaj też ma problemy z tymi lochami, nie może ich zabrać bardzo pocisnąć, więc tutaj w tym momencie głównie z Rotaksem będziemy chcieli się zrównać. To by było na tyle. Ja Wam dziękuję za oglądanie, dziękuję Wam za odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to standardowo zostawcie kciuka w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów w przypiętym komentarzu i w opisie. Zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, co jest tak naprawdę najważniejsze, żebyście mieli tego dzwona, żebyście mieli powiadomienie o filmach, no i żebyście mieli generalnie w ogóle subskrypcję, nie? żebyście widzieli o, o tych filmach jak wejdziecie na YouTube'a. I tyle, dziękuję Wam za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!